Siemanko, witam wszystkich na kanale Cytadelaniko. Dzisiaj testować będziemy Volkswagen Arteon. Tak się to prezentuje z zewnątrz. Także zaraz wsiadamy do niego. Będziemy jechać sobie próbną jazdę. Krzaki przede mną. Dobra, zaraz wycofuję. Uruchamiam silnik. Cichutko chodzi. Wyłączymy to radio. Nie ma żadnych kluczyków, tylko guzik. Tu mi się kamerka zapaliła, wsteczna. Chyba tego nie widać za bardzo. Tu jeszcze widok na parametry jego. Także zaraz sobie ruszymy i wam pokażę, jak się nim jeździ. Jeszcze tylko taki widok. Dobra, zaraz ruszamy, także oglądajcie. Jadę sobie właśnie Arteonem. Autko z cacy spisuje się super. Jeżdżę po ulicach krakowskich. Trochę korasy jak zwykle. Także jak ktoś nowy na kanale, no nie pokażę wam po prostu pełnej prędkości tego auta, ale naprawdę wymiata. Niezłe ma przyspieszenie po prostu. Taki mała próba możliwości jego silnika. Właśnie przejeżdżam Wisłę. Włączymy może jakąś muzę. Albo wyłączę tą muzę, bo jeszcze mi YouTube uzna jakieś roszczenie. Także cichutkie autko, fajnie się nim jeździ. Także jak macie możliwość pojeździć takim autem, to ja bym się nie zastanawiał, tylko bym brał po prostu. Można polecić w 100% Artek. Teraz jadę 40 na godzinę przepisowo. Automatyczna skrzynia biegów. Czerwone światło. Dobra, ruszyłem Arteonkiem. Mało co go w ogóle słychać. O,
Polski w Krakowie. Dramat. Rowerzyści jeszcze do tego. Jedziesz, chłopie. Ja to od razu wyjadę. Także fajnie się jeździ tym autkiem. Jeśli wam się jazda podobała Arteonem, no to zasubskrybujcie kanał mój, zostawcie łapę w górę, Cytadela Niko pod filmem. Dzięki temu nic was nie ominie. Może jeszcze, albo jeszcze tutaj bujniemy się trochę na tym moście. Pochmurny elektrodzionek, popołudnie, czy właściwie wieczór. Znów Wisła przejeżdżamy. Także jak się wam jazda Arteonem podoba, to zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie lajka pod filmem, łapkę w górę. Film będzie miał dzięki temu większe zasięgi. No i cóż, wpadajcie na kanał Cytadela Niko. Dzięki za oglądanie, może jeszcze zrobię jakieś inne jazdy testowe innymi autami, także... Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, narka, hej, do usłyszenia.